Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, czy czuje się pan kretynem, idiotą, debilem, jak pisał Pablo Morales, który miał być opłacany przez Moralesa Donalda Tuska w ramach faktur? Bo to pana kolega z koalicji opłacał człowieka, który hejtował. Miał być pan płaczkiem, pajacem, różne inne epitety wobec pana padały. Jestem oburzony, że oblicze tak ważnej izby było obrażane przez koalicjanta, który chyba jeszcze jest na nartach. Dziękuję bardzo. Panie Tusk, ja z przerażeniem staję tutaj, dlatego że kilka lat temu stanął pan tutaj i powiedział, że chcemy dialogu z Rosją taka, jaka ona jest. I następnie po tym, co pan mówił, wydarzyły się okropne rzeczy. I trzeba nie mieć wstydu, żeby udawać dzisiaj, że nie realizowaliście polityki resetu z Rosją. Pan boi się jak ognia tego zdjęcia z Władimirem Putinem. Pan się może śmiać, bo pan wszystko zamienia w śmiech, ale to wie pan co, to jest śmiech przerażenia. Dlatego, że historia zapamięta pana jako człowieka, który podpisał umowę, chciał podpisać umowę gazową do 2037 roku. Człowieka, którego oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Człowieka, który potrafił ściskać się z Putinem i widzieć w nim przyjaciela. Ale po drugiej stronie byli prawdziwi mężczyźni stanu, byli prawdziwi bohaterowie. Wiecie co, bo dla was to nie jest może ważna chwila. Dla mnie jest ważna chwila, bo dzisiaj powinniście skierować swoje oczy w stronę profesora Cęckiewicza, który obnażył i wyciągnął dokumenty. Pana podpis, zgoda na współpracę służb Polski z FSB. I pan nie ma wstydu, bo gdyby pan miał choć trochę honoru, wyszedł pan, byłby pan tutaj przed oblicze tej Izby, nawet w super trybie, gdyby pan marszałek pozwolił, i wytłumaczyłby pan, dlaczego przez wiele lat realizowaliście właśnie prorosyjską politykę. To, że doktryna Neumanna dotyczy pospolitych przestępców, to wszyscy dobrze wiemy na tej sali. Ale co w waszych szeregach robi człowiek, którego Departament Stanu nazywa rosyjską dezinformacją? Panie Budka, panie Schetyna, niech pan wyjdzie i powie tutaj Polakom, że nie wpisujecie się w prorosyjskie poglądy, że wasz europoseł zostanie wyrzucony. Tym bardziej, że dzisiaj europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zadali pytanie, kto i jakim cudem finansuje europosła, który jest wykorzystany przez Federację Rosyjską. Nie macie wstydu? I jeżeli Tusk szuka przyjaciół Putina, to najpierw niech zacznie od siebie. Dziękuję. Tak całkiem serio, panie premierze, no, rzecz jest jakby no, dla pana na pewno trudna. Ja panu współczuję roli, bo za pana plecami siedzą ludzie, którzy podpisują się pod aktem barbarzyństwa wobec chrześcijan, wobec krzyża. Tak jak aktem barbarzyństwa jest atak na Hanukę, to co zrobił Brown, tak samo aktem barbarzyństwa jest kiedyś próba zdjęcia tego krzyża, a to środowisko polityczne w takiej nucie dalej pan buduje. To 8 gwiazdek nie bez przyczyny pan wziął na sztandary. I naprawdę ma pan zadanie, nawet widzę, że pan zastanawia się, co zrobić. Albo to jest taki cyniczny poker face, który pan stosuje. Ale to, co wy tolerujecie wobec chrześcijan, na przykład na Radzie Miasta Stołecznego Warszawy, wobec katolików, gdzie facet w durszlaku na głowie jest akceptowany, podczas kiedy katolicy chcą uszanować swoje święto, należy szanować każdą religię. Więc liczę na to, że pana środowisko polityczne poprze ustawę w obronie chrześcijan, bo to jest nasz obowiązek.